Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj opowiem Ci o trzech błędach wychowawczych, które bardzo często doprowadzają do tego, że dzieci nie słuchają swoich rodziców. Jeśli Ty również zetknęłaś czy zetknąłeś się z taką sytuacją, że Twoje dziecko w momencie, kiedy dostaje jakieś polecenie, kiedy jest o coś przez Ciebie poproszone, to po prostu odmawia jego wykonania. Udaje, że Cię nie słyszy, nie wiem, być może zatyka uszy i zaczyna gdzieś tam nucić jakąś melodyjkę pod nosem, albo po prostu patrzy się w tym momencie w sufit, zajmuje się jakimiś zabawkami, zamiast wysłuchać Ciebie, a być może nawet teoretycznie zabiera się za wykonanie tego polecenia, ale rzecz, która w praktyce powinna zająć minutę bądź dwie, wykonuje przez godzinę, po prostu ostentacyjnie się ociąga. Jeśli masz problem z tego typu zachowaniami Twojego dziecka, to musisz wiedzieć, że to nie jest kwestia jakiegoś charakteru czy jakichś wrodzonych cech Twojego dziecka, tylko to wynika tylko i wyłącznie z Twoich błędów wychowawczych. Ja Ci dzisiaj opowiem właśnie o tych błędach, tak byś Ty mógł czy mogła je wyeliminować. I musisz tutaj wiedzieć, że jeżeli to zrobisz, jeżeli wyeliminujesz te błędy, to bardzo szybko jesteś w stanie doprowadzić do zmiany tej sytuacji o 180 stopni. To znaczy bardzo szybko jesteś w stanie niemalże całkowicie wyplenić takie niefajne i irytujące zachowania swojego dziecka. Co jeszcze musisz wiedzieć? To, o czym Ci za chwilę opowiem, to są kwestie bardzo nieintuicyjne. To tak naprawdę są małe niuanse, które, powiem szczerze, trudno jest dostrzec samodzielnie, dlatego koniecznie wysłuchaj mnie do samego końca i pamiętaj też, żeby wiedzę, którą tutaj dzisiaj całkowicie za darmo ode mnie dostaniesz, wprowadzić po prostu w życie. Pamiętaj, że samo wysłuchanie tego nic nie zmieni, że Ty musisz rzeczywiście zacząć postępować inaczej, a wtedy gwarantuję Ci, bardzo szybko zobaczysz świetne efekty, zobaczysz w ogóle, że Twoja relacja z dzieckiem, krótko mówiąc, się poprawi. Będziecie mieli więcej czasu na śmianie się i wspólną zabawę i przestaniecie go marnować na jakieś właśnie potyczki czy na jakąś taką niefajną atmosferę, która gdzieś tam w domu może zapanować, co dzieje się właśnie w momencie, jak dziecko ignoruje swojego rodzica. Dobrze, pierwszy błąd wychowawczy, o którym musisz wiedzieć, o którym chcę Ci w tym momencie opowiedzieć, polega na tym, że rodzic powtarza w kółko to samo polecenie. Powtarza jak Katarynka. Ja w mojej pracy, która właśnie polega na tym, że pomagam rodzicom rozwiązywać problemy wychowawcze, bardzo często spotykam się z czymś takim. Bardzo często widzę właśnie takie sytuacje, że rodzice powtarzają przez pół godziny dziecku w kółko to samo. 50 czy 100 razy wysyłają mu ten sam komunikat, zmieniając jedynie formę. I mam tutaj na myśli, że rodzice zaczynają od tego, że po prostu proszą, później to dziecko próbują przekupić, później są źli na to dziecko, później szukają jakiegoś podstępu, ale generalnie cały czas mówią to samo. I to są tylko słowa. Absolutnie nie wolno robić Ci czegoś takiego. Oczywiście, Ty zawsze musisz wytłumaczyć dziecku, czego chcesz i właściwie dlaczego tego od niego wymagasz, ale pamiętaj, że tak jak możesz raz czy dwa powtórzyć polecenie, to tak każde kolejne powtórzenie tego polecenia tak naprawdę przyniesie Ci skutek odwrotny od zamierzonego. I masz to jak w banku. Im więcej razy po prostu będziesz posługiwać się słowami, z których, no właśnie, które dziecko po prostu olewa, które ignoruje, tym bardziej jemu będzie wydawało się, że tak można, że można Cię po prostu zignorować, zacznie traktować Twoje słowa jako taki troszkę szum w tle, więc pamiętaj, nie rób czegoś takiego. Musisz po prostu, kiedy raz czy dwa powtórzysz coś dziecku i ono nie reaguje, to musisz przystąpić do jakichś, że tak powiem, działań w świecie realnych i zapomnij w tym momencie o słowach, bo niestety, ale zrujnujesz tak swój rodzicielski autorytet i nauczysz dziecko, że Ciebie można ignorować. I w ten sposób przechodzimy do punktu drugiego, który w taki nierozerwalny sposób łączy się z punktem pierwszym. To znaczy, Ty jako rodzic musisz zacząć dowodzić. Właśnie ja bardzo często, i to jest mały niuans, za chwilę pokażę Ci, o co chodzi, bardzo często rodzicom brakuje takiego pierwiastka dowodzenia, tak? To znaczy oni albo właśnie w kółko proszą swoje dziecko, zamiast po prostu powiedzieć, tak, zakładaj buty raz, dwa i wychodzimy, tak? To oni pytają, czy a może założysz te buty, a może masz ochotę, właśnie tak próbują niejako zbytnio przymilać się temu dziecku, zamiast po prostu
troszkę tak po żołniersku. Ja oczywiście absolutnie nie namawiam Cię do pruskiego drylu i do jakiegoś takiego musztrowania swojego dziecka, ale tutaj chodzi o znalezienie takiego złotego środka. Po prostu dzieci świetnie się w tym odnajdują i świetnie reagują na takie przywództwo ze strony rodzica. I to ma tak naprawdę bardzo, to jest gdzieś tam bardzo głęboko zakorzenione w psychice. To znaczy, jeśli dziecko ma rodzica właśnie takiego silnego, który w cudzysłowie potrafi to dziecko prowadzić, to bardzo dobrze wpływa na poczucie bezpieczeństwa tego dziecka. To znaczy, bardzo głupim poglądem jest coś takiego, że taka jakby równość i partnerstwo, że w domu dziecko jest na poziomie rodzica. Oczywiście, rodzic powinien pośmiać się z dzieckiem, pobawić, spędzać z nim czas. Jak najbardziej to jest ważne, ale jednocześnie musi być kimś, kto jest wyżej w hierarchii, kto właśnie w momencie, kiedy o coś prosi czy każe coś zrobić, jest wysłuchany. Dziecko musi się liczyć ze zdaniem swojego rodzica, żeby ten mógł tak naprawdę dobrze, w prawidłowy sposób to swoje dziecko wychowywać. Bo jeżeli dziecko będzie miało poczucie, że jest na równi, to owszem, poza tym, że tobie to przysporzy całej masy problemów wychowawczych, no bo to dziecko będzie ignorowało różne polecenia, nie będzie chciało iść spać o określonej godzinie, będzie próbowało cały czas się z tobą siłować i gdzieś tam wymuszać różne rzeczy, no co negatywnie wpłynie właśnie na atmosferę w domu i na w ogóle organizację waszego dnia. A w momencie, kiedy rodzic jest kimś silniejszym, kogo dziecko słucha i z czyim zdaniem się liczy, to dziecko również ma poczucie bezpieczeństwa, bo wie, że taki rodzic w każdej chwili po prostu może ochronić. I dobra, jak to może teraz wyglądać w praktyce, o jakie niuanse mi chodzi? Poza tym, o czym już wspomniałem, to znaczy, że mniej pytaj, a częściej stawiaj poniekąd dziecko przed faktem dokonanym. To znaczy powiedz mu, że raz, dwa ma to i tamto zrobić i rachu ciachu na przykład wychodzimy. Bądź też stawiaj dziecko przed faktem dokonanym w takim sensie, że dajmy na to, jeśli chcesz, żeby twoje dziecko się ubrało, tak, raz czy drugi poprosisz, żeby to zrobiło, nie ma jakiejś konkretnej reakcji, ono nie zaczyna tego robić, to zamiast powtarzać to polecenie po raz 50, po prostu weź dziecko za rękę albo pod pachę, czy jak tam chcesz, i postaw je przed szafą z ubraniami. Właśnie tak, z jakimś takim poleceniem, że raz, dwa się ubieraj, bo za 5 minut wychodzimy. Tak, jeżeli dajmy na to, twoje dziecko rozleje coś na stole i ty chcesz, żeby ono wytarło tą plamę, która powstała, to znowu zamiast 50 razy na różne sposoby prosić o to, jeżeli po pierwszym, drugim razie nie zaskoczy, po prostu podejdź do dziecka i daj mu jakąś ścierkę do ręki. Tak? Jakby w ten sposób poniekąd ty wciągniesz to dziecko w swoją rzeczywistość. Tak troszkę właśnie postawisz się przed faktem dokonanym i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że dziecko właśnie wykona to twoje polecenie. Oczywiście nie daje ci to stuprocentowej szansy, że tak się stanie, ale wierz mi, że ta szansa jest naprawdę dużo, dużo, dużo większa i dzieci na coś takiego bardzo dobrze reagują. Jak widzisz, to jest bardzo mały niuans, który może bardzo wiele wnieść w twoje życie, tak więc koniecznie tego spróbuj. Jeśli dajmy na to dziecko ma posprzątać jakieś klocki w pokoju i tego nie robi mimo twojej prośby, no to znowu znacznie lepiej zamiast prosić 50 razy będzie, jeśli ty po prostu zaczniesz podawać dziecku po jednym klocki, które ono ma jakimś tam, dajmy na to, pojemniku umieścić i ono zacznie je tam wtedy wrzucać. Nie ma problemu, że ty pomożesz dziecku w taki sposób albo po prostu zaczniesz sprzątać z dzieckiem, tak? Czyli podzielisz te klocki na ziemi na dwie połowy i zadaniem twojego dziecka będzie posprzątanie części po lewej stronie, a ty będziesz sprzątać tą część po prawej stronie. To znowu sprowadza się do tego, że ty niejako właśnie masz wykonać działanie w rzeczywistym świecie, a nie tylko mówić. No bo zobacz, jaki tutaj tworzy się związek w głowie dziecka. Jeżeli padło coś z twoich ust i za chwilę dziecko widzi i nieważne jak do tego doszło, czy ono samo się na to od razu zdecydowało, czy ty troszkę pomogłaś, czy też pomogłeś właśnie umieszczając ten klocek w jego rączce, tak, ale było jakieś hasło, które padło z twoich ust i dziecko za chwilę widzi, że no właśnie, było hasło, żeby sprzątać, no i to sprzątanie się niejako dzieje, a za chwilę dywan jest już czysty, już tam nie ma zabawek czy tych klocków i w jego głowie właśnie tworzy się taki związek, że no właśnie, to, co ty powiesz, to się rzeczywiście dzieje i dziecko, jakby zmniejsza się w dziecku taka tendencja do tego, żeby cię olewać, żeby kombinować, żeby to ignorować. Dla niego po prostu czymś normalnym się staje, że to, co wychodzi z ust rodzica, przekłada się na rzeczywistość, że to się dzieje. I to jest naprawdę
To jest mały niuans, ale to jest niesamowicie wprost istotne. Zdziwisz się, jak wiele zmieni to w Twoim życiu, kiedy zaczniesz to stosować. Naprawdę bardzo, ale to bardzo serdecznie Ci to polecam. Tak więc przejmij dowodzenie i pamiętaj, miej to gdzieś tam właśnie z tyłu głowy, żeby w taki właśnie sposób się zachowywać. Zanim przejdę do punktu trzeciego, do trzeciego błędu wychowawczego, który doprowadza do tego, że dziecko nie słucha swojego rodzica, chcę Ci dać mały prezent. Mam dla Ciebie taką małą niespodziankę. Chciałem zaprosić Cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które osobiście poprowadzę już w najbliższy czwartek, punktualnie o godzinie 19. Na tym szkoleniu będę opowiadał o tym, w jaki sposób zachowywać się w momencie, kiedy dziecko wpada w histerię. Co zrobić, żeby oduczyć go reagowania w taki sposób? No bo musisz wiedzieć, że to znowu nie jest kwestia jakaś wrodzona, to nie jest charakter Twojego dziecka, czy coś, czego nie da się zmienić, czy wyplenić. To jest po prostu coś, czego dziecko się nauczyło i tak samo może się tego oduczyć. Bardzo szybko. Znowu zdziwisz się, jak bardzo. Tak więc jeśli chcesz dowiedzieć się, jak reagować, kiedy Twoje dziecko nieustannie wymusza coś przy pomocy histerii, kiedy wpada w jakieś histerie w sklepie, które są już chyba klasykiem gatunku, bądź w jakiejkolwiek innej sytuacji, nieważne gdzie ma to miejsce, ja powiem Ci dokładnie, krok po kroku, od A do Z, co zrobić, żeby dziecko przestało reagować w taki sposób. Powiem Ci również, w jaki sposób rodzice, nieświadomie oczywiście, uczą swoje dziecko takiego właśnie histerycznego zachowania, właśnie reagowania w taki nadmiernie ekspresyjny, że się tak delikatnie wyrażę, sposób. No bo również nie bierze się to znikąd. To nie jest tak, że jakikolwiek rodzic chce nauczyć swoje dziecko histerii, ale niestety poprzez błędy wychowawcze, które znowu opierają się na małych niuansach, a wynikają z tego, że rodzic nie ma odpowiedniej wiedzy, no ci rodzice sami do tego doprowadzają. Więc generalnie zapraszam Cię na to szkolenie. Przypominam raz jeszcze, ono będzie w czwartek o godzinie 19. Po nim będziesz już właśnie ekspertem od rozwiązywania tego typu problemów. Jeśli chcesz się na nie zapisać, a radzę Ci bardzo gorąco, zrób to jak najszybciej, ponieważ liczba miejsc na to szkolenie jest ograniczona. Po prostu ten wirtualny pokój konferencyjny, w którym jakby będzie miało miejsce to szkolenie, ma ograniczoną ilość miejsc, więcej nie pomieści, no to jest kwestia już jakichś tam możliwości typowo informatycznych, sprzętowych, więc kto pierwszy, ten lepszy. Żeby się zapisać, kliknij w link, który znajduje się pod tym materiałem wideo, wypełnij tam formularz, czyli w praktyce wpisz po prostu swoje imię, swój adres e-mail, kliknij przycisk wyślij i ja wtedy w dniu szkolenia rano wyślę Ci maila zwrotnego z zaproszeniem na tą całkowicie darmową konferencję i z linkiem do tego właśnie wirtualnego pokoju konferencyjnego. Mało tego, każda osoba, która się zapisze, która wypełni ten formularz, jeszcze dodatkowo dostanie ode mnie fragment mojej książki Akademia Wychowania oraz fragment 3 spośród 90 dni kursu wychowania dziecka, który osobiście stworzyłem. Jest to taki pełny kurs od A do Z, który znowu z jednej strony wytłumaczy Ci, jak rozwiązać każdy możliwy problem wychowawczy, a z drugiej strony powie Ci, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka, tak? Czyli co robić, żeby to dziecko miało całą masę przyjaciół, żeby chętnie się uczyło, było szczęśliwe, zaradne i tak dalej, więc koniecznie wypełnij ten formularz, który znajduje się pod tym wideo, zrób to proszę teraz, a ja wracam do trzeciego punktu, do trzeciego błędu wychowawczego, który doprowadza do tego, że dziecko po prostu ignoruje słowa swojego rodzica. Kolejnym problemem jest to, że rodzice bardzo często wprowadzają jakby polecenia czy prośby, które wydają oni swojemu dziecku, są po prostu bezsensowne, często wewnętrznie sprzeczne, bezsensowne, że ci rodzice jakby wymagają zbyt dużo, że poniekąd zasypują swoje dziecko jakimiś takimi głupimi poleceniami czy prośbami i efekt tego jest taki, że to dziecko, no właśnie, uczy się czegoś takiego, że na tym się nie da nadążyć, że to nie ma sensu, że często rodzice wymagają raz jednego, raz drugiego i właśnie uczy się takiego ignorowania tych poleceń. Jak przyjdzie co do czego i rodzice proszą o coś naprawdę ważnego czy istotnego, no to dziecko nie jest w stanie jakby odróżnić, co jest ważne z Twojej dorosłej perspektywy, a co nie i olewa wszystko jak leci. Tak więc musisz bardzo szczerze usiąść i bardzo szczerze zastanowić się,
czy rzeczy, o które ty prosisz dziecko, o których ty wymagasz, mają, krótko mówiąc, sens? Bo ja naprawdę wielokrotnie w mojej pracy spotykałem się z czymś takim, że dajmy na to, nie wiem, rodzice wymagają od dzieci, żeby one się bawiły cicho jak mysz pod miotłą. Tak, dzieciaki gdzieś tam się razem bawią, jest naprawdę fajnie, śmieją się gdzieś tam, tak heheszkują i jest w ogóle super. Są emocje, jest entuzjazm, no i wiadomo, że takie dzieci nie są cicho jak mysz pod miotłą i absolutnie nie ma sensu uciszanie takich maluchów. To jest po prostu wbrew ich naturze, nic to nie wnosi. Ci sami rodzice później bardzo często narzekają, że dzieci nie potrafią się sobą zająć, a właśnie w momencie, kiedy się sobą zajmowały, no to zostało im to przerwane z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu. Tak? Albo dajmy na to, rodzice mówią, że nie wolno jeść na gdzieś tam na sofie przed telewizorem. Tak? I jednego dnia dzieciaki za to, że gdzieś tam z kanapką przyjdą na tą sofę, spotyka jakaś sroga kara. Drugiego dnia gdzieś tam przyjdą z popcornem i rodzice to widzą i udają, że tego nie zauważają po prostu. A trzeciego dnia rodzice sami coś jedzą na tej sofie. Wydaje się to absurdalne, ale naprawdę w praktyce ja się z czymś takim spotykam na okrągło. No jeżeli rodzic tak postępuje, no to absolutnie nie może się dziwić z tym, że dziecko potem nie liczy się z jego słowami, że gdzieś tam po prostu te jego prośby ignoruje, no bo dziecko po prostu głupieje, a nie jest w stanie naprawdę rozróżnić, która prośba jest bardzo, ale to bardzo istotną rzeczą, a która jest taką troszkę bzdurą. Więc to, co ja ci radzę, o 3/4 po prostu obetnij ilość jakichś próśb, zakazów czy nakazów, które ty kierujesz w stronę swojego dziecka. Zostaw to, co jest naprawdę ważne, istotne. Po prostu nie czepiaj się tego swojego dziecka i pozwól mu być dzieckiem. Ale w momencie, kiedy już coś wychodzi z twoich ust, kiedy ty prosisz o coś dziecko, no to zawsze w 100% doprowadź sprawy do końca. Tak? Czyli jeżeli ty o coś prosisz swoje dziecko, no to rzeczywiście zrób tak, żeby się to za chwilę stało, żeby nie pozwól po prostu na to, żeby twoje dziecko cię olało. Tak? I to już jest tak naprawdę bardzo dobry początek do tego, żeby taki wstęp do tego, żeby się świetnie ze swoim dzieckiem dogadywać, żeby tak fajnie ułożyć tą relację w domu, żeby ona się skupiała na tym, żeby miło i przyjemnie spędzać razem czas, a nie w kółko się użerać. Oczywiście, jeżeli sprawy zaszły w twoim domu już dość daleko i taki nawyk ignorowania ciebie jest bardzo mocny, no to pomimo tego, że oczywiście w pierwszej kolejności musisz wdrożyć te rzeczy, o których przed chwilą wspominałem. No teraz będzie taki mały bonus, tak? Taki jakby czwarty punkt. No to oczywiście jest, jeśli jest źle i to od razu nie przynosi jakichś rezultatów, no to musisz zacząć wyciągać wobec dziecka konsekwencje. Tak? To znaczy, jeśli cię zignoruje, to nie idź w to, żeby powtarzać 50 razy, tylko no właśnie, albo jeśli, no albo zrób tak, że po prostu, okej, nawet ty zrobisz coś, o co prosisz dziecko, no ale konsekwencją będzie to, że ono ma szlaban, nie wiem, na telewizję do końca dnia. Może warto wprowadzić system żetonowy w twoim domu, no i wtedy utratą punktu z takiego właśnie, utrata punktu z tego właśnie systemu będzie konsekwencją takiego zachowania. Ja nie dam rady w tym momencie opowiedzieć o systemie żetonowym, zrobię to w jakimś innym odcinku, jeśli chcecie. Tak napiszcie w komentarzu, jeśli masz ochotę właśnie posłuchać o systemie żetonowym, napisz proszę w komentarzu na dole. Jeśli tych komentarzy się trochę uzbiera, to wtedy z pewnością taki właśnie odcinek zrobię. Tak, ale konsekwencją może być utrata takiego punktu. Możesz też iść w kierunku czegoś takiego jakby organizowania sytuacji, żeby, krótko mówiąc, twojemu dziecku nie opłacało się ciebie ignorować. I co mam tutaj na myśli? Jeśli prosisz dziecko, żeby ubrało buty, bo chcesz z nim wyjść na spacer, gdzieś na plac zabaw, co jest generalnie przecież atrakcyjną rzeczą dla twojego dziecka, i ono będzie się ostentacyjnie ociągać, właśnie tak niby będzie to polecenie wykonywało, ale tak z taką dość sporą dozą buntu i pokazywania, że to właśnie ono rządzi w domu, a nie ty, no to zrób coś takiego, że po prostu powiedz swojemu dziecku, że macie, dajmy na to, pół godziny od teraz, żeby ten spacer w pełni odbyć. Jeżeli będzie 25 minut te buty zakładać, to wyjdź z nim dosłownie na 5 minut. Dosłownie gdzieś tam ubierz się, wyjdźcie
i zawróćcie, nie wiem, pod placem zabaw albo dosłownie gdzieś tam koło furtki u twojego domu, nieważne, ale tak, żeby bardzo mocno po prostu zaakcentować. Oczywiście musisz dziecku wtedy przypomnieć, że od razu mówiłaś czy mówiłeś, że macie tyle a tyle czasu. Czas został zmarnowany na ubieranie butów, że należało to robić w bardziej sprawny sposób. No i efekt jest taki, no że niestety, ale nie dotarliście do tego placu zabaw. Tu wręcz możesz na samym początku specjalnie założyć taki właśnie krótszy odcinek czasu, czyli powiedz dziecku, że macie pół godziny, nawet jeżeli w praktyce macie dwie godziny, doprowadź do takiej troszkę bezsensownej sytuacji właśnie jak zawracanie pod furtką, żeby twoje dziecko czarno na białym zobaczyło, że okej, może się w cudzysłowie postawić, ale jemu się to po prostu nie opłaca. Tak, jeżeli, no bo to oczywiście musielibyśmy mówić o jakichś konkretnych sytuacjach już, które gdzieś tam zdarzają się w twoim życiu. No ja daję ci po prostu schemat i musisz w jakiś sposób dopasować go do tego, co tobie i twojemu dziecku się przytrafia. Jednak jeśli jesteś w stanie właśnie wyszukać takie sytuacje, gdzie w sposób niejako naturalny dziecko straci na tym, że cię zignoruje, to jest absolutnie najlepsze rozwiązanie. To wtedy idź właśnie tym tropem, idź właśnie tą ścieżką. To już wszystko, co chciałem ci powiedzieć na ten moment. Jeżeli uważasz, że ta wiedza, którą ja ci tutaj przekazuję, jest cenna, jest wartościowa, to mam do ciebie taką prośbę. Napisz jakikolwiek komentarz pod tym filmem, kliknij lajka, kliknij łapkę w górę. Jeśli wykonasz tego typu czynności, to algorytm, czy to YouTube'a, czy to Facebooka, zależnie od tego, gdzie mnie teraz oglądasz, po prostu wyświetli ten film znacznie większej ilości osób. Zobaczy go znacznie większa ilość rodziców, a mi na tym, krótko mówiąc, zależy, więc będzie to takie małe podziękowanie dla mnie za to, że tego typu właśnie filmy dla ciebie nagrywam. Jeżeli potrzebujesz mojej osobistej pomocy, chcesz się ze mną skontaktować, chcesz umówić się na jakieś konsultacje, wtedy wejdź na stronę akademiawychowania.com i znajdziesz tam wszystkie potrzebne ci informacje, dowiesz się, jak się ze mną skontaktować. Dzięki ci raz jeszcze za wysłuchanie mnie dzisiaj. Pamiętaj o tym, żeby zapisać się na webinar, żeby odebrać za darmo fragment książki i 3 dni z mojego kursu wychowania dziecka. I do usłyszenia już niebawem. Cześć!